Cześć, jestem Marcin i to was w kolejnym odcinku na kanale, a to jest kolejny odcinek ze FNAF World Randomizer. Lecimy dalej i chciałbym was przeprosić od razu na starcie. Chciałbym was przeprosić, bo jak widzicie, coś tu się pozmieniało. Po ostatnim odcinku trochę się pozmieniało. I generalnie chodzi o to, że nagrałem odcinek, w którym normalnie sobie chodzę po tym cyrku i tak dalej, co wam obiecałem, że po kolejnym odcinku będzie cyrk, będziemy zwiedzać cyrk. I zwiedzaliśmy cyrk. Tak, zwiedzaliśmy cyrk. Ale niestety okazało się, że głos mi się nie nagrał. Normalnie obraz się nagrał, było wszystko zajebiście, wszystko super, ale głos się nie nagrał. I całe nagranie praktycznie poszło się bibi bubu, wiadomo, poszło się pierdzielić i nie puszczę wam nagrania, w którym nic nie mówię, no guys, więc jest tutaj naprawdę trochę zmian. Już nie pamiętam, Spring Boy na pewno jest nowa. Scott i ten, to się w ogóle, to było dziwne, jak zdobyłem te postacie i naprawdę mega żałuję, że ten film się nie nagrał, strasznie żałuję i was za to przepraszam, bo nie sprawdziłem przed nagrywaniem, czy faktycznie filmik się nagrywa, czy faktycznie głos się nagrywa i czy wszystko jest dobrze ustawione. Naprawdę to jest moja wina, przyznaję się do winy. Mam nadzieję, że mnie na to wybaczycie. Ten film jest sponsorowany przeze mnie. Jeżeli jeszcze nie wiecie, pracuję aktualnie nad moją grą. Bardzo oryginalną, bardzo cudowną, więc jeśli chcecie się tutaj jakoś przyczynić do tworzenia gry, możecie na spokojnie wbić Międzywymiarowa Armia, Patreon i wspierać nas przy tworzeniu gry. A jeśli ktoś chciałby coś posłuchać, to mamy jeszcze z Grzesławem nowy kanał. Tutaj mój Grzesława kanał. Jeśli ktoś chciałby posłuchać jakieś AI generated piosenki, tak po prostu dla beki, to możecie tutaj znaleźć jakieś coś dla siebie. Myślę, że projekt bardzo, bardzo fajny, bardzo śmieszny i mam nadzieję, że wam też jakąś radochę przyniesie. Dlatego o tym mówię. Ale to tak na marginesie, przy okazji, jak już się reklamuję. Najważniejsze, żebyście wiedzieli, że pracuję nad grą i że możecie mnie tutaj ładnie wspierać. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie i wracamy do odcinka. W poprzednim odcinku jeszcze mówiłem o fanarcie, który widzicie pewnie teraz na ekranie. Jest to piękny fanart, który dostałem na Instagramie od pewnego użytkownika. Tutaj nie wiem, czy będzie nick gdzieś na ekranie, czy nie. Będę musiał się podpytać tej osoby, czy się zgadza na to, bo to jednak jest Instagram i ludzie mogliby go wyszukać. Ale wiecie. Generalnie piękny fanart. Dawno nie wrzucałem fanartów do filmu, więc jest fanart. Jest super, naprawdę podoba mi się taki pikselowa wersja mojego awatara, którego mam na profilówce na kanale w taki właśnie pikselowy sposób i troszkę mi przypomina Nagito, tak szczerze, trochę mi przypomina Nagito, bo te włosy ma takie rozpierdzielone na prawo i lewo i troszkę po twarzy, tak nie wiem, wydaje mi się, że te oczy, że jakby miało takie lekkie wory pod oczami, nie wiem. Ale podoba mi się to, bo Nagito z Danganronpa 2 to jest
naprawdę z wyglądu, wizualnie, to on mi się podoba. Z charakteru, kto oglądał, ten wie, jakie mam stosunki z Nagito, ale I guess, że kto chce się dowiedzieć, ten obejrzy serię, albo kto obejrzał, ten wie już, jak to wygląda. Ale naprawdę fanart cudowny. Dziękuję bardzo za taki fanart. Jak mówię, chyba muszę wrócić do tego, jak to kiedyś robiłem. Czyli po prostu wrzucanie fanarty na film. Marynetka. To będzie łatwe. To nie jest nic wielkiego już dla mnie. Naprawdę, przykro mi, jeżeli widzieliście, jak dostawałem te postacie. Ale zwiedzimy sobie cyrk tak, jak pierwotnie obiecałem. Zwiedzimy sobie cyrk. Już zdobyłem kilka tych skrzyni, które chciałem tam sobie zabrać po drodze. Więc tam już raczej nie pójdziemy. Ale sobie pochodzimy. I mam nadzieję, że nam wypadnie Fredbear. Bo pod koniec odcinka poprzedniego. Jezus, ten motyle, co jest? Ile ich jest? Pod koniec poprzedniego odcinka. Tak sobie chodziłem, chodziłem. I chciałem, żeby mi wypadł Fredbear. Ponieważ nie będę mieć okazji później zagadać do Fredbeara, bo to jest praktycznie ostatnia okazja, żeby z nim porozmawiać. I jeśli teraz nie będę mieć Fredbeara odblokowanego jako postać fabularnie? Nie, grywalnie, normalnie, to nie wiem, nie wiem, po prostu przepadnie ta okazja, tak jakby. Chociaż nie jestem też pewny, bo te splash arty tych postaci też są randomowe. Więc ja nie wiem, jak to będzie. Nie wiem, czy uda mi się zrobić to zakończenie z tym Fredbearem, czy mi się nie uda. Chciałbym. Chciałbym. Jeszcze tego Balloon Boya zdobyłem. I guess, że. Nie wiem, zamienię go za kogoś, nie? Tylko za kogo teraz? To jest pytanie. Endo? I guess. I guess. Nie wiem. Spróbujmy. Nie wiem. Niech będzie. Dobra. Jakiś buber mnie atakuje. Spadaj, buber. Dobra. Jeśli chodzi o bossy, to w poprzednim odcinku, który nie wyszedł, Freddy Fazbear. Co jest? Na hita praktycznie padł. Okej. Jak mówię, w odcinku, który nie wyszedł, miałem bardzo duże szczęście do bossów, które. Jak widać, aktualnie mi nie sprzyja. Chyba że pokonam jakimś cudem naszego kolegę Scotta. Ale to muszę się mierzyć z mega cudem. Nie wiem, czy to. Okej, giveboxy. Jest git. O nie, nie mam tego. Neon Wall, Neon Wall. O nie. Chuj. Nie, jak nie mam auto Neon Wall jako ten, jako chip, tak, chip.
To nie ma szans. Nie, nie ma szans. A ja nie pamiętam, gdzie był auto Neon Wall. Spring Trap. Bloon 2. No, Bloon 2 też rozpierdala. Jest coś, czy to Freddy Fazbear? Okej, okay. No jest Freddy Fazbear. What the fuck? Upierdoliło go. Ej, co on robi? Co to za ataki? Już się w Scotta zmienił. Upierdoliło go. Cheater jebany. Dobra. Tu chyba jest. Tu coś jest. Tam byśmy chcieli dostać. Tylko to też zależy od tego, co nam aktualnie wypadnie. Jaki boss? Dobra. Nie wiem, już znowu naprawdę. Znowu Scott. Daj mi giveboxy. Giveboxy teraz. Teraz. To jest o giveboxy. To nie są giveboxy. Nie wiem. Nie. Drugi raz kot. Dlaczego los taki dla mnie jest? Dlaczego? Ale nagrał się taki dobry film. Nagrał się taki cudowny film. Pokus, pokus, nie wiem, megabajt czy coś. Nagrał się taki dobry film. Tylko bez dźwięku. Naprawdę. No to jest okropne. O, wreszcie coś łatwiejszego. Dobra, zostaw mnie. Okej, daj, 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 daj. Bo ja tu zdechnę zaraz. Ej, 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 ja tu zdechnę. Ej, zabij. Okej. Nie wiem. I feel bad. Teraz naprawdę. Czy coś będzie w ogóle z tego odcinka? O. Nie wiem, może. Nie chciałem hokus pokus. Kurwa, co ja kliknąłem? Balony miały być. Okej. Balony, balony, więcej balonów. Napierdalaj go. Nie wiem. Nie wiem po co. Głupie trochę. Napierdalaj go balonami. Daj mi. O, mamy go. Oh my fucking god. Okej, czyli może jednak ten odcinek nie pójdzie aż tak na marne, jak sądziłem. On ma też giveboxes. Dobra. To tak, mamy tu giveboxy. Tu nie mamy żadnych giveboxów. Springlock Happy Jam. Cosmic Zone jest dobre. Chyba. No tak, Cosmic Zone. Nie, no nie zamienię żadnych z nich.
Jego mogę jedynie zamienić. Springtrapa. Ale teraz mam dwa razy ten. I załatwione. Załatwione, wszystko jest pod kontrolą. Tak, dokładnie. Teraz powinno być lepiej, bo mam giveboxy w obu teamach. Oni mi ledwo co robią, nie? Jest przerażające, że przed chwilą walczę z bossem, który jest w stanie mnie zabić na hita, a później bije się z przeciwnikiem, który mi nic nie robi. To jest dziwne uczucie. Tak, giveboxy. Tutaj balony. Neon wall. Hokus pokus, kurwa, czary mary, twoja stara, twój stary. Udało się. No jest git. Dobra. O. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ale padł szybko. Nieźle. Wreszcie się udało przejść na drugą stronę. Nice. Kurwa, zapiszę to. Chociaż to i tak nic nie da. Okej. I nie wiem, teraz zastanawiam się, czy iść na tego Fredbera, czy olać go, czy spróbować zdobyć tego Fredbera zanim tam pójdę. Bo faktycznie chyba to zbytnio nic nie zrobi, jeśli tam pójdę z tym Fredbearem, bo to chyba i tak jest randomowe. Giveboxy czy coś? Nie wiem, jakiś damage? O, kurde, co ja kliknąłem? Co ja kliknąłem? Are you fucking kidding? Ale pojebałem. Ale popełniłem błąd. Zabij go. Chuj. Dopiero co się tam dostałem. Co ty tu masz w ogóle? Ach, chuj. Choć teoretycznie to jest ok. I znowu boss. I znowu będę mieć trudności, żeby się dostać na drugą stronę. Albo nie. Albo nie. Zobaczymy zaraz. Okej. Jest łatwo. Jest dobrze. Okej. Taki misklik tam jebłem. Okej. Nie wiem. Idziemy. Dalej. Dum 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 dum. Huba buba, let's go. Znowu on! Let's go! We win those! Dobra. Jid go! Cosmic Zong, dalej. Napierdalaj go! Yeah, baby! O mój Boże, wreszcie. Freddy Fazbear. Dobra, idziemy na tego Fredbera. Nie będziemy czekać tyle, bo... Bo to jest nie na miejscu, czy coś, nie wiem. Dobra. Aha, jeszcze muszą mnie zaatakować. Teraz najlepiej, gdyby mi... Po prostu Fredbear wyskoczył.
randomowo i gdybym dostał te zakończenia. Ale to, żeby to się wydarzyło, szansa na to jest naprawdę mała. No. Trudno. Chociaż czy to mi pokazało bo to jest faktyczna moja postać. Czy to mi pokazuje tutaj teraz? Ale to jest mylące strasznie. Bo jeśli akurat przy tym pokazuje postać twoją, którą masz, to to jest strasznie mylące. No moim zdaniem nie powinno tak być. No ale okej. Jeśli ktoś sobie tak pomyślał, nie wiem. Ja chciałem zrobić tam to zakończenie. Nie da się, niestety. I tu się gdzieś przechodziło? Albo przez to się przechodziło. Gdzieś dalej. Dobra. To będzie Ej, przecież tego nigdy wcześniej nie było, jak grałem w Randomizer. Ej, ten... Tu się coś zmienia i to fest. Dobra, tu jest drzewko. I tu jest drzewo. Pytanie, czy chcę to, czy chcę to. Idziemy tu. Tu. I chyba nie chcemy wchodzić w trzecią gęstość jeszcze, co? Czwartą gęstość. Raczej. Dobra. Robimy to normalnie. Tak jak na prawdziwego FNAF-owicza przystało. Huh? No i git. A, teraz zapis. Mamy tu już przejście. Elegancko. O mój Boże. Ej, może, ale może dać radę. Chociaż... Co to ma być za miktos? Ej, what the fuck? Happy jam, nie wiem. Speed up. Neon wall. Czemu kurwa? Klikam byle co, nie? Giveboxy. Nie wiem, co to mi się da. Jakby teraz na hita padł, to by było dobre. Nie wiem, czemu daję babę. Nie wiem. Nie pytajcie mnie. Dobra. Balony. Znowu balony. Znowu balony. Balony napierdalają mocno. Spokojnie. Dobra. Teraz możecie mi dać giveboxy, bo... To mi się przyda. Ty kurde szmato. Give boxy. Give me boxes. To nie są boxy. Dobra, nieważne. Zamieniamy. To nie są boxy. Ja pierdolę. Okej. A przynajmniej mamy tu przejście. Tyle dobrego, I guess. Patrzcie, mamy blisko tego bossa. Wypierdalaj. Teraz giveboxy mi dają, nie? Wiadomo. Tak zawsze jest. No i to będzie łatwe. XD. XD. Piękny randomizer. I teraz płyniemy na górę i otwieramy te drzwi przeklęte. Dobra.
To ty. To ty. Ej, XD trochę. Może gra mi się teraz odpłaca w takim sensie, że daj mi teraz łatwiejszych bossów, bo tyle już przecierpiałem. Po co mam cierpieć więcej? Kto wie? Ale mi się to podoba. Już zrobiliśmy duży postęp w tej grze. Let's go. O mój Boże! Purple Geist? Nie. Ja nie wiedziałem, że ona tu może wypaść. Nie! Ty kurde! Wracaj do piekła, skąd przylazłaś. Nie, no. Dawaj, halo, kurwa. Zabrało jej. Ale oni mnie wpierdalają. No. Ja nie wytrzymię tutaj. Pierwszy raz mi wypadła tęcza. O, Felber, cześć. Cześć. Pierwszy raz mi wypadła tęcza i. Mój Boże. Nigdy więcej. Nigdy więcej. Spróbujmy jeszcze raz, okej? Spróbujmy jeszcze raz. Ja tu idę do tego pięknego, śnieżnego regionu. Pork patch. I tak byśmy mieli, teoretycznie byśmy z nim musieli walczyć w kanonie. Więc chciałem powiedzieć, więc spójrzmy, czy jesteśmy w stanie go pokonać, ale on już umarł, zanim dokończyłem swe zdanie, więc XD. Dobra. Tutaj niczego nie ma. Gdzie na mapie jeszcze są zamknięte rzeczy? Tutaj jest. Ale czy to jest jak tu się dostać? Już wiem. Okej. Już wiem. Już wiem, która to jaskinia. To jest ta największa jaskinia. A tą największą to ja pamiętam. Tą największą to ja wiem, gdzie jest. Dobra, ich tam na luzie. O, balony dwa się nimi zajmą. Kurwa, napierdala. Ej, jak oni jeszcze żyją? What the fuck? A że oni śmią jeszcze żyć? What? Ej, mógłbyś już zdechnąć, nie? Jakby. Gościu, twa egzystencja już dobiegła końca. Okej. Zajebiście. Foxy ER. Na hita dosłownie. Wither Red Foxy. No, idzie do kolekcji. Jedynie do kolekcji. Bo do. Jakby do teamu na pewno się nie przyda. Nie na tym etapie gry. Nie wiem. Hokus pokus czary mary? Nie wiem, kurde. Slasher to twój stary. Okej, okay, padli.
Ja się zastanawiam, czemu oni tu byli, nie? To nie jest zgliczowany świat. Ale jest, że zgliczowani typiarze też się mogą tu pojawiać. Dobra, wchodzimy. I to jest ta jaskinia. Czy ty możesz mi kurwa nie przeszkadzać, jak patrzę na mapę? Dziękuję ci bardzo za twą wyrozumiałość. O! This nuts Freddy. Okej. On mi nic nie zdaje zrobić. Ja się mogę z nim bawić. W slashera. Zobaczyć kiedy trafię. Specjalnie używam teraz skilli, które nic nie robią. Aha, on zrobił całą robotę za mnie. Nawet nie muszę się starać w tym przypadku. Tu przechodzimy tak. O nie, to nie jest to. Ej, no to się właśnie, że pojebałem. A tam jest Fredbear. Jakby ja wiem, że Fredbear tam stoi, żeby powiedzieć: o, tam jest finalny boss. Tam cię ko czeka koniec gry. Tam w ogóle masz przerąbane. A ja mu powiem: nie tym razem. I łatwo. Potrzebuję więcej tych bajców. I to tak koniecznie potrzebuję. Bo te bajce, wiadomo, damage dodatkowy i tak dalej. Myślę, że ta bomba by się przydała. Ale ona chyba zadaje tylko jednorazowo obrażenia, bo to jednorazowo wybucha, więc a to jest wszystko słabe, więc tego się nie opłaca. Spadaj, gościu, zostaw mnie. Ej, ale teraz mógłby Chipper faktycznie wyskoczyć, bo faktycznie teraz jestem przygotowany dla niego. I tu jest to. I ciekawe, czy tak, tu się mogę dostać do przycisku jednego. Jest Gold Endo. Dobra, dawaj balony. Hitboxy też się przydałem. Bo wbrew. Nie wiem, nie wiem po co. Daj mi boxa. Taki prezencik na pod choinkę. O, dziękuję. To jest dobre. Slash. Jest. Zajebiście. Dobra, trafił. Ile coinów? On się opłaca, ten gościu. Ten gościu się opłaca. Teraz można kupić fajnego nowego bisa. Zajebiście. Dobra, tylko sprawdzę. Co my tu mamy? Tu mamy to, ale to nie jest aż takie dobre. Jak mówiłem, to jest. It's kinda hard, że tak się wyrażę. Jest jeszcze to leczenie automatyczne, ta regeneracja, ale czy to mi coś pomoże, jeśli walczę z bossem, który mnie dosłownie one-shotuje i muszę się
ciągle wskrzeszać, żeby żyć. I dosłownie zadaje mi takie obrażenia, że to nie ma mnie jak mnie wyleczyć, bo to mnie nie wskrzesza, tylko mnie leczy, a jak mnie zabije, to już to mnie nie wyleczy, więc... Bierzemy bombę! Będzie bombowo wręcz. Dobra. Zostało mi jedno do zrobienia. Ej, kurde. Ja bym jeszcze znalazł to ostatnie. I bym to... Tu jest chyba. Tu? Która to jaskinia? Ja już nie pamiętam tych jaskiń tak dobrze, jak sądziłem, że pamiętam, albo jak chciałbym pamiętać. Niestety. A jestem w... Znowu w jakimś miejscu, ale tu coś jest. Więc my się tu udajmy. O nie. A tam jest skrzynka, którą my chcemy. Scott, zejdź nam z drogi. Nie. Nie rób tak. No i chuj. Another try, I guess. W sensie... Nie wiem, nie wyszło. Scott naprawdę bardzo chce mnie powstrzymać przed tym, żebym przeszedł grę. Widać to, widać gołym okiem. Więc... Będę się starać. O! I to jest... I to ja rozumiem. I to ja rozumiem. Jak się bierze, kurde, bossa na hita. Dobra. I tu jest run. Run lag. Szkoda trochę. Aczkolwiek... Może się przydać. Teraz udamy się... Miejsce, w którym byliśmy już raz, ale zabito, czyli w to. Czyli to jest miejsce, w którym jest tutaj jakieś śmieszne coś. Zobaczmy, czy tym razem nam się powiedzie, czy tak nie bardzo. Znowu skąd się pojawi, może nie wiem. XD, jak to pierdyko. Jak to pierdyko i na hita wzięło. Dobra. Idziemy tym zygzakiem. Jest tutaj. Czy to będzie to? Jest ten gościu. Mamy szansę. Weź pierdyknij. No i łatwo. Bombka się posłuchała i pierdyknęła. I nie ma bossa. Nie ma. Zatem endless speed. Dobra, mamy już tyle rzeczy pozbieranych, a ja wciąż nie mam tego, za czym mi zależy. Teraz pytanie, jak się dostać do tego, na czym mi zależy. Jak się dostać w to miejsce? Tu jest tu i tu jest... Tu jest... Tu jest skrzynia? Albo tu jest?
Ta jaskinia gdzie była? Wait, ja muszę sobie przypomnieć. Gdzie jeszcze były jaskinie? No na zimowym było na pewno jeszcze. Skina. Jaskinia była. Teraz sobie sprawdzimy. A ty co ty miałaś? Boss Drain teoretycznie też jest dobre. Myślę, że. Aha! Pieniądze mi zniknęły. Boss Drain jest układ dobre. Więc. Może sobie kupimy. Tego. Do naszych. Pięknych tutaj pomocników. Jestem w tym miejscu. Dobra. Aha, bo tu jest blokada. Dobra. Tu już nie ma tej skrzyni, bo już zabrałem. Yeah! O kurde, Windows. Dobra, gościu pierdyknął. A ja go zaraz pierdyknę. Szkoda. Nie wiem po co to dałem. Ej, ale dajcie mi te giveboxy, bo. Albo balony. Też są silne, chociaż wolałbym. Boksy. Dziękuję. Próby przeżyć. Dobra. Znowu boksy. Tak, dla bezpieczeństwa, nie? Nie wiem, po co to było akurat. Jit. I znowu jit. I go nie ma. Już go praktycznie nie ma. On już praktycznie nie żyje. A teraz już. Już na amen. Już go nie ma. He disappeared. Dobra. I mamy kolejne 1000 fast tokenów. No, za to będę mógł se kupić tego naszego przyjaciela nowego. Automimic. The Mimic. Nie no, ale szkoda. Szkoda. No nie na to liczyłem. Niestety. Gdzie tu jeszcze mamy? Jaskinia jest jeszcze. Wait, w których jeszcze miejscach jest jaskinia? Bo jest na cmentarzu, tu byliśmy. Wait, bo ja mam teraz. Ale tu byłem. Tu byłem, to nie jest jaskinia, którą szukam. No tak. To nie jest ta jaskinia, którą szukam. Ale tam też byłem. I to też nie jest ta jaskinia. Wait. Coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu mega nie pasuje. Jak megabajt. Nie wiem, zdechnijcie szybko, bo ja chcę zbadać tą sytuację. Chcę naprawdę.
Odkryć tą. Ten ostatni. Okej, tu. Tu się przechodziło. Okej, dzięki za łatwą. Łatwy exp, I guess, łatwe tokeny. I tu nie było nic. W sensie było kiedyś, ale. Było! Było, co ja pierdolę. Dobra, było. I jest autochipper. Nie ma lipy. Nie ma lipy. Dobra. Dobrze. Coś w podświadomości jeszcze gdzieś. Jakieś odłamki wspomnień mi zostały. W jakichś najmrocznych zakamarkach mojego umysłu. Jeszcze pozostały wspomnienia po tym przejściu. Jak się dostać do tego miejsca? Wait. Czyli nie, tu byłem? Tu byłem. Muszę się dostać do tego miejsca. Musiał to wszystko przejść. Stąd. Tu. I on się tu pojawił. To jest shop jeszcze dodatkowo. Tylko który to jest? Cave. Czy to jest kolejny ukryty cave? O kurde. O kurde. Nie wiem. Tu można przejść. God damn it. Ja się czuję w tym momencie, jakbym poznawał tą grę na nowo, nie? O nie. Super, proszę cię. Ja cię please. Dajcie mi ten. Daj mi boksa. Nie. Sytuacja jest tragiczna. Nie żyje. No nie żyje. Co to jest? No to i tak nie się dało. Ej, what the fuck? Co to było? Ja się nie poddam. To jest ostatnie, co chyba muszę zrobić. To jest chyba ta skrzynia. Okej. I to ja rozumiem. Slash. Nie wyszło. Balonik. Megabyte. Slash znowu nie wyszedł. Nie. Czwarta ściana. Też nie. Znowu slash nie wyszedł. Baloniki. Giveboxy. Dobra, żeby się wskrzesić, żeby nie było później lipy. Dobra, więcej balonów. Więcej balonów. Spam balonami. Okej.
Okej, okay, super. Ja go już chyba w tym odcinku trzeci raz pokonałem, nie? Trzeci albo czwarty? Ja już nawet nie liczę. Ile ja mam tokenów już dzięki niemu? Nice. I to jest Ever Comet Strong. Okej, okay, Ever Comet jest naprawdę dobre. I na pewno sobie zamienię. Ever Comet Week. Find Characters. W sumie nie muszę mieć już. Zastanawiam się. Ej, gdzie jest Ever Comet? A tu. Dobra. Ślepy jestem. Tu jest Ever Comet Strong zamiast Weak. I zamiast Find Character, bo w sumie nie potrzebuję już aż tak tych postaci. Mimika raczej nie. Będziemy spowalniać. Counterbite jest teoretycznie spoko, ale nie zadaje zbyt dużo. Mogę dać Block Jumpscare, to mi się przyda. A później to zamienię na tą tarczę. Jeszcze jest niby Pizza Fury, ale... Nie, jest dorzucanie pizzy, jest dosłownie to samo, że, tylko że z Frediakami, że sobie tam biegają i też gryzą. Nie wiem, co tu jest lepsze, ale chyba wezmę sobie Jumpscare, żeby mnie nie jumpscare'owali. To jest oczywiste. To jest logiczne. Dobra, w takim razie, gdzie jeszcze był ten Boss Drain? Boss Drain był tutaj, co nie? Boss Drain był tutaj. Spadaj. Jut go tymi balonami. Dosłownie jeden balon wystarczył. A reszta to tak... na hecy. I tu jest. I niestety nie mogę go jeszcze kupić. Ale jestem blisko. Tak połowa drogi bym powiedział. Dobra, to by było tyle w tym odcinku. Zrobiliśmy w miarę dużo. Zrobiliśmy więcej niż się spodziewał. Więcej niż planowałem zrobić. Tak naprawdę. Więc nie wiem, pootwieraliśmy sobie chyba już praktycznie prawie wszystko. Jeszcze jedna rzecz. Ale tą rzecz odblokujemy sobie dopiero po tym, jak znajdę... Mówię, muszę znaleźć tą tarczę na stałe, żeby te śmiercionośne kule od cokolwiek to tam jest mnie nie zabiły. O, tu Neonwell. Dokładnie, to potrzebuję, żeby mi się pojawiało od razu i na stałe. To jest najważniejsze. Tak. Zobaczymy, jak będzie z boss fightem. Zakładam, że security tutaj też będzie podmieniony. Więc no, będzie śmieszne, jak wyskoczy jakiś śmieciowy boss i wezmę go na hita. Tak jak było kilka razy w tym odcinku. No, będzie zabawne. Fajny boss to jest jakiś taki... jednostrzałowiec. No, ale to jest randomizer. Tutaj na początku jest strasznie trudno, a później pod koniec, jak się masz dobre postacie, jest w sumie łatwo. Bo większość postaci, które teraz wypadają, są w miarę łatwe, z którymi już jestem w stanie sobie poradzić. A na początku nie byłem w stanie sobie poradzić praktycznie z niczym. Więc taka jest różnica, taki jest niezbalansowany balans tej gry. Bo wiadomo, to jest randomizer, to ma być wszystko losowe. Więc nie możemy narzekać na to, że ta gra nie ma balansu, bo sami się na to pisaliśmy, ok? Sami to chcieliśmy. Jestem zadowolony z tego, chociaż to te postacie, które się dzisiaj
jakby udało zdobyć. Nie są to wybitne postacie, nie są to postacie, którymi będę grać, ale jedna postać mi się akurat mi wypadła, że mi się przyda. Tutaj jeszcze trójka z tych postaci mi została. No widać, że Boniacz, Chipper, który mnie prześladował w ostatnich kilku odcinkach i teraz nagle nie chcę. Teraz nie chcę wypaść. No i Nightmarion. Tak. To później sobie ułożymy typowy team, jak to się robi pod koniec Halloween Edition, czyli same tutaj te najlepsze z ostatniego pasku. No dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało i że nie macie mnie za złe tego, że ostatniego odcinka, który został nagrany, ale bez dźwięku, że on nie wyszedł. Mam nadzieję, że nie macie mnie tylko za złe. I nie wiem, moim zdaniem w tym odcinku, o dziwo, pod koniec wyszło lepiej niż się zapowiadało na początku. No ja tak bałem się, że tamten odcinek był lepszy, że ten to teraz dog shit, bo RNG jak znowu mnie nie lubi. Ale pod koniec RNG jednak uznało, że damy ci to, co chcemy. Damy ci to, co chcesz. Spokojnie. Spokojna twoja rozczachrana. No i przynajmniej mam na odcinek, żeby coś pokazać fajnego. Dobra. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.